pan ma czelność, panie Tusk, mówić o piekle kobiet, kiedy to za pana rządów kobiety zostawiały swoje dzieci pod opieką dziadków i wyjeżdżały na zachód, ponieważ tu było tak duże bezrobocie, że nie były w stanie zapewnić godnego życia swoim dzieciom? Dziadkowie, choćby byli najlepsi, nigdy nie zastąpią rodziców. A w szkołach ukuło się takie hasło: mamy do czynienia z eurosieroctwem, bo rodzice, w tym mamy, musieli wyjeżdżać do pracy do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Włoch. Pan ma śmiałość mówić o piekle kobiet, kiedy matki czasami całymi dniami nie widziały swoich dzieci, bo brały dorywczą pracę za 5 zł, często za godzinę, żeby jakoś koniec z końcem związać? Pan ośmiela się mówić o piekle kobiet, kiedy zmusił je pan, żeby schowały dumę i godność do kieszeni i szły do sklepu i kupowały na zeszyt, bo nie miały na buty, na książki, na tornister dla swoich dzieci?